Mamy instalację już tu ukończoną, jeżeli chodzi o dach. Część wschodnia, część zachodnia. Tak jak wspominałem, drzewko do przycięcia, drzewko do przycięcia. Cała powierzchnia ładnie wykorzystana, podniesione na dosyć fajną wysokość to wszystko, ładnie wszystko schludnie i rzetelnie, tak jak to stare chłopoki robią od kilku lat. Staramy się pokazywać taką fajną jakość, tak samo się tu udało ładnie. Z jednej strony taka sama odległość, z drugiej strony taka sama odległość. Ustawienie z tej strony tak samo. Tak samo też z tej strony. Czyli zostaje tylko uciąć i zostaje coś, co Wam teraz pokażę, co musimy jeszcze zrobić, żeby tą instalację w ogóle uruchomić. Bo to nie jest koniec, że hop, siup, siup, tam 6 godzinek i daszek zrobiony i w ogóle wszystko, bo mniej więcej to zrobiliśmy gdzieś około 9, 10, 11, 12, 13, 14. W 5 godzin, 5-6 godzin zrobiliśmy wyprofilowanie, zaszpilkowanie, znalezienie krokiewek, tak jak tam widać, były szukane, uzbrojenie kabla i wszystkiego tam. I to było 5-6 godzin, plus elektryk co swoje tam robił już, więc całkiem nieźle mogę powiedzieć, ale to wiadomo, to jest, nie można brać każdej instalacji tak samo, że jeden jakiś wyznacznik, z tego względu, że tu mamy łatwy dostęp i wszystko co jest z tym związane, dlatego jest gitara. A ktoś tam się pytał, jak to jest, że my nie wgniatamy blachy. No jeżeli chodzi o jakieś tam głębokie wgnioty, no to czegoś takiego staramy się unikać, ale jakieś powierzchniowe, delikatne, no to zawsze się mogą gdzieś tam zdarzyć, gdzieś na garbie czy gdzieś tam, no bo to wiadomo, każdy różnie może stępnąć i może być lipa. A teraz kolega będzie docinać, a ja tutaj stąd zmykam, już idę na dół.